Gliwicki Klub Gazety Polskiej w 2010 roku odsłonił tablicę pamięci, gdzie są 27 tablic naszych ciężkich, krwawych walk. Taką wydaliśmy dzięki naszemu redaktorowi, taką broszurkę. Jedną z tablic jest tablica Bitwa Warszawska. To tablica i Golgota żyje. W tamtym roku w zimie na przykład było powstanie styczniowe, też z taką ilością, może nawet większą, bo nie było tego COVID-u. Powstanie styczniowe w zimie, po pas śniegu, też było bardzo, bardzo ciekawe. W tym roku pomyślałam sobie, jako że mamy stulecie Bitwy Warszawskiej, że jednak Bitwa Warszawska. Staramy się młodzieży przybliżyć historię i przybliżanie historii młodzieży w klasie, jakbym opowiadała, jak to było, jak walczyli, no nie wiem, czy byłby jakiś efekt. A tutaj ja im w lesie zrobiłam króciutki wykład z mapą, pokazując, jak które fronty się przemieszczały. I reszta w zasadzie to jest taka otoczka. Oni zapamiętają zapamiętają tę bitwę, bo i biegali, i strzelali, no i był naturalnie stolik historyczny. Wzięła młodzież od 14 do 17 lat, startowała jednostka myślenicka Strzelców Rzeczypospolitej, z klasy mundurowe, z Knurowa, Pyskowic, szkoła podstawowa, Gliwic-Bojkowa. Staramy się tworzyć jak gdyby narybek później dla wojska. Zresztą nasi strzelcy również są w WOT-ie. Nasze wszystkie ćwiczenia i to wszystko, cokolwiek robimy, to mamy wyjątkowych instruktorów. Naszymi instruktorami są instruktorzy wojsk specjalnych, a wszystko dlatego, że generał Sławomir Drumowicz bardzo nam sprzyja, to jest wielki patriota i wszystkie takie nasze uroczystości historyczno-patriotyczne bardzo wspiera, także cały czas jego duch tutaj czujemy się unosi. Dlaczego udział? Ponieważ chcieliśmy też jakby na swój sposób uczcić setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. A nie tylko poprzez wchodzenie na różne uroczystości, tak jak robią to większość ludzi, tylko chcieliśmy też coś więcej od siebie dać, też się trochę poświęcić. Najlepszy strzelec, pełno facetów, a ty absolutnie najlepsze. Jak to się robi? Po pradziadku i po babci. Tak? To chyba w genach. To znaczy? No, pradziadek cicho ciemnym był, a babcia, to tutaj wszystko organizowała, więc też myślę, że to jest trochę, też taka wojskowa, więc myślę, że to po niej wszystko. Mm-hmm. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze i wydaje mi się, że było nasze jakby marszobieg, gdzie musieliśmy zobaczyć punkty w terenie różne znaleźć, ponieważ też marszobieg trwał około dystans to było około 2 kilometrów i z czasem już też zaczynaliśmy się rozpraszać, przez co nie zauważyliśmy dosyć sporej liczby punktów. Bieg zaczął się w dwóch etapach. Pierwszy etap to było 1920 metrów biegu dla drużyny, która miała za zadanie przybiec w pewnym czasie. Wystawiła zawodnika, który był najlepszy i wystawiła zawodnika najgorszego, którego powinni dotrzeć jak najszybciej do miejsca, czyli do mety. Po przebiegnięciu na metę przeszli na test, czyli zadania historyczne. Odpowiedzieć drużyna miała na 3 zadania. Dodatkowo mogła odpowiedzieć jednego z historyków na jedno zadanie. Na 3 zadania, ale jeden zawodnik. Po tych konkurencjach historycznych przechodzili na zadania militarno-wojskowe. Zrobiliśmy im 4 punkty. Pierwszy punkt dla zawodnika był strzelanie z pistoletu ASG z 10 metrów, 5 strzałów do celu wiszącego. Drugie zadanie zawodnik przechodził na strzelanie na rzutem granatem z 7 metrów na wysokości 1,50 m. Było okienko 50x50 i tam powinny trafić co najmniej 4 granaty z 5, które otrzymali. Następne zadanie było strzelanie z karabinu, postawa klęcząca z odległości 20 metrów do wiszących tablic
mieli tak samo 5 strzałów i do każdego powinni trafić. I ostatni z celów, najważniejszy, była strzelanie na celność. Był pistolet pneumatyczny śrutowy, z którego strzelali z 10 metrów do tarczy. Tarcza akurat pokazała, który z tych zawodników był dobry. Po zakończeniu tych konkurencji drużyna dostała zadanie przejścia trasą, przygotowanie trasy do przemarszu wojska. I mieli za zadanie sprawdzić w terenie, czy na trasie nie znajdują się obiekty w ogóle nie związane z lasem. Brawo! Brawo! Nagrody numer 1 w imieniu naszego redaktora Tomasza Takiewicza, pęta Paweł Piekarczyk wraz z Klubowiczem. Pan Aleksander z Polski. Pan Dawid Kukło. Pan Jakub Dąbalski. Pan Mateusz Od młodego zawsze mnie interesowała mundurówka i wszystkie inne rzeczy i tematy związane z wojskiem, policją. Tutaj moich kolegów też podobnie połączył los i dzisiaj jesteśmy tutaj zwycięzcami. No właśnie, gratulacje. Jak to się robi, żeby wygrać? Słucham? Jak to się robi, żeby wygrać? Gra zespołowa? Oczywiście. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest tutaj zgranie zespołu oraz wkład indywidualny i grupowy w naszą wspólną pracę, dzięki której tutaj zdobyliśmy zwycięstwo. A co najtrudniejsze było? Było najtrudniejsze? Nie. Nie było raczej. Nie było to. A zabawa? Było trochę zabawy w tym? Oczywiście, na swój sposób. Można to też odebrać jako zabawę i zabawę poprzez naukę z zabawą. A strzelanie jak? Strzelanie wyśmienicie. Który strzelał? Wszyscy? Wszyscy. Większość. Ten rzucał granatem. Ale nie, ogólnie to było fajnie. Pyskowice, klasa Pluton, trzeci Alfa. Pozdrawiamy jeszcze tutaj naszego przełożonego, sierżanta Sławomira Tokarza. Bez niego by się to wszystko nie udało. Jest takim naszym przewodniczącym i mentorem w szkołach. Tego typu imprezy, biegi, zwłaszcza ten upamiętniający setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla młodzieży. Młodzież, która ma szansę podnieść swoje umiejętności, sprawności strzeleckie i sprawności działania zespołowego, jak również wykazuje się ogromną wiedzą historyczną. Myślę, że to jest wielka lekcja zarówno i sprawności, jak i historii dla tych młodych ludzi. A tym bardziej mogą się zapoznać z warunkami służby wojskowej. Patroni medialni, Gazeta Polska Codziennie, Gazeta Polska Niezależna, miesięcznik Nowe Wąsko i Fundacja Niezależne Media. Witam w imieniu organizatorów tego przedsięwzięcia, to znaczy Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów w Katowicach, Gliwicki Klub Gazety Polskiej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jednostka Zabrzańsko-Gliwicka Szczelców Rzeczypospolitej, i Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych Szturman.
Europo, stań na baczność cała, albo z pokorą zegnij dumny kark. Już by cię fala bolszewi zalała, już by cię terror bolszewicki darł. Wiesz o żołnierzach, co nie znali trwogi, gdy dzicz czerwona wyważała drzwi. Szli z Bogiem w sercu, choćby prosto w ogień, a każdy tylko o ojczyźnie śni. Szli z Bogiem w sercu, choćby prosto w ogień, a każdy tylko o ojczyźnie śni. Tej wywalczonej, naszej zmartwychwstałej, co ledwie wstała, nie nabrawszy sił, pióra obmywał właśnie orzeł biały, poprzednich bitew trwał w powietrzu pył. Patrz Europo, barbarzyńców morze, sunie jak taran, by łupić i tłuc. Lecz żaden żołnierz rynsztunku nie złożył, taka powinność, a rozkaz dał wódz. Lecz żaden żołnierz rynsztunku nie złożył, taka powinność, a rozkaz dał wódz.